Moi drodzy, już jestem. Musimy dowiedzieć się, kto to zrobił i pomścić Rishchille. Mamy śledztwo, 3 miejsca do odgadnięcia. To jest jego warsztat chyba. Jestem kto? Won, bo psami poszczuję! Czarny! Strzyga! To pana! Spokojnie. Chodzi o fakt. A, chyba że tak. Z kim mam przyjemność? Teraz będzie. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca. No, to co chcę ci... Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oxenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlakby to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok... Twój brat... Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem, kupmy nowe narzędzia dobrego drewna, ale nie, brał mieszek i ja. Potem chodził za taką jedną, wołał, to przez ciebie trefna suko ludzka szmato i inne takie bezeceństwa, ale o co im się rozchodziło, to nie wiem, może się zakochał. Wiesz, gdzie ją znajdę, tę trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie, w łóżku jej Alf. Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Dobrze. Poseł ministrach bóstw, same kobiety o wydatnych kształtach. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Plamki krwi. Tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd znaleźli Fabiana. Pięknie, nie zaglądałeś. Stary, to ty jesteś naprawdę dziwny. Meble powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. Meble powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. Oczy ludzkie zginęły do szczętu. Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że ktoś pozbył się większości krwi. Pozostały tylko plamy. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Niczego więcej się tu nie dowiem. Lecimy dalej. A dlaczego te miecze nie przy pasie nie dają?
żeś nie jednej zawrócił w głowie charakterniku. Matko, co za potwornictwo! Grzecznie w kolejce. Spóźnił chłopiec, spóźnił. Wiedz, że tu trudno robotę. Wieczny ogień płonie i te sprawy. Po ciemku widzisz, krzepę masz, więc na gwarka byś się dał. No, bęby się o sufit zahacza. Nie, to nie jest to. Ja coś przeźle iść. To było na górze. Jakby z drugiej strony wejść. Hej, przystojniaczku. Koksownik? O tej porze roku? Ludzka. Może byś sili. Zatroskany. Braćko! Hej, siostra, to on? Skąd mam wiedzieć? Zobaczymy, co zrobi. Zajdźcie go od tylca! No dalej! Zależność od miejsca! Myślisz, że i mnie oprawisz? Takiego spoczeńcu! Dziwki potrafią się bić o... Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś... Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladu. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Powiedz. Wiesz, że Priscilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował? Nie... Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Priscilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie. Zamierzałam skończyć z burdelami. Znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inne aktory się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Śliszne. Przykro mi. Może... Bywaj. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Pewnie staniemy grzecznie z boku. No oni chyba nie, bo ich zaczekałem. Ale mi dzwoni. Koksownik? O tej porze roku? Koksownik? O tej porze roku? Morderca. Nacisk napięty. Ludzka. Zawał się. Przy sili. Morderca uciekł, zanim zjawiła się straż. Uciekał tędy. Trop się urywa. Dziwne. Nawet ja nie dałbym rady przeskoczyć tego muru. Masz jakiś problem? Witaj, mizeroto!
No nie mogę wytrzymać, no. Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Matko. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie... Cholerne bandziory. Strach na ulicy. Eustachy? Zbierasz zło? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. Fabiana? A, to... Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach. Mówiąc wprost... Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won! Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakieś liście. No, patrz. Dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś Preszczyli. Mało to baw w mieście. Kurwa, za co? Za całokształt. Wejdźcie, panie Wiedźmin. O, Geralt. Tak dobrze, że jesteś. Czekałem na... Miły gest. Zwłaszcza, że nie wydawałeś. Postawiłeś się niezapowiedziane i wątpliwym towarz... Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. I... Patrycja Wegelwood. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem. Muszę do niej jechać. Tak. Zatroskany, kurde. Do następnego, waszmości. Gdzie to jest? Co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Patrycja Wegelwood. To tamten, możliwe, że ten koleś jest tym psycholem? Bo wyjechał w interesach? Może tak być, że to ten lekarz. Zatroskany. Cześć, kochanie. Nie mogę iść spać, bo jakiś morderca poluje na... wszystkich. I Patrycję też, Priscillę też okaleczył, wiesz? Naprawdę. Żonka do mnie przyszła. Dobranoc, aniołku. A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelwood. Mi się zdaje, że była w Dartus może? Grozi jej. A jak pozwolę ci wejść i okazać... Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta. Niech będzie.
Kurczę, szybko, może nam się uda. O, Geralt, jaka miła jest. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żart. Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli to nasza... On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć. Pozwól za mną. O ogniskach na Beletain, tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna, widzisz? Przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie, Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, lekwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Słyszysz? Cisza. Mimo to wejdźmy do środka, żeby... Nie odpuszczasz, co? Biegł drugimi drzwiami, łap go! Dostaniesz bełtem w kiski. Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem. Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł. Zejdź mi z oczu natychmiast! Moja matka, czemu jej... Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Straszna to jest. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila. Ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list, wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie. Nie chcę jej tak zapamiętać. Ojejku. Połamane paznokcie, sińce. Broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej. I prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke. Kuternoga Katarzyna. Tym razem nie ucieknie. Już poruszaliśmy ten temat, prawda? Przerażający to jest. Szybciej. Może mi się uda go dorwać w końcu, bo... O Jezu. Przerażony. Ja kiedyś dostałem taką tezę, że nie przerażają mnie
zombiaki, czy Bóg wie co, czy kosmici, bo najgorsi na świecie to są ludzie, no. Więc żaden, kurczę, zombiak, to i nie należy, to jest baja i to się nigdy nie wydarzy, to dalej. Naprawdę... Największe bydle, największe ze zwierzęcenie, najgorsze co może zrobić to człowiek człowiekowi. Tu macie przykład po prostu. Gdzie ona jest? Na górze, ale mama... Nie trzeba ci czego, mistrzu. Nasi dzielni chłopcy zazwyczaj. Ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Anekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Najpierw powiedz, czemu to robisz. Dla przyjemności. Satysfakcji. To można osiągnąć z dziwkami tradycyjnymi metodami bez zabijania, wierz mi. Kto mówi o zabijaniu? Może skończyłoby się na paru oparzeniach trzeciego stopnia. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. Daruj sobie kłamstwa. Widziałem, jak kończą twoje ofiary. Ty nigdy nie odpuszczasz. Chyba, że ktoś ci przeszkodzi. Jak teraz. A o czym ty pieprzysz? O morderstwo. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbud i wielu innych. Bzdura. Coś ci się pomyliło, przybłędo. Przy ciele Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Anekę, w Kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że to będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami. Jest tylko jeden człowiek, któremu... Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koronel, tak? Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki, formaliny. Dobrze, że pogadaliśmy. Mam niedokończony interes ze słodką Anekę. A przecież zapłaciłem z góry. Nie. To ty zapłacisz. Za nią i wszystkie inne kobiety, które męczyłeś. Ja bym go aks dziabnąć, ale... No dalej! Ale jak się nie dało, to go zabijemy. No, jesteś wolna. Bez przesady. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy... On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy, jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. No a tak trzeba było zrobić bydle następne. Dobrze, że go nie zabiliśmy od razu, bo byśmy nie wiedzieli. Dobrze.
Proszę, chcę wyjść tu. A co byś powiedziała na zabawy w trójkę? Mam sobie wziąć jakąś koleżankę do towarzystwa? Roboty. No, chodziło nam raczej o to, że nas będzie dwóch, a ty jedna. Chodź, płotka. Ale jesteś paskudny. Nie mam czasu. Formalina się skończyła? Nie doceniłem cię. Wpierw prawie mnie złapałeś in flagrante delicto. Przejrzałeś wlew z Nathanielem. Chociaż... widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś. Bo wyciągnąłbyś sobie miecz. Kim? Czym jesteś? Wampirem wyższym, oczywiście. Miałeś jakiś powód, dla którego zabijałeś tych ludzi? Dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia. Jajo salamandry, która z płomieni się rodzi zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który... Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty. Zgadzam się z diagnozą kościoła. Nowigrad upadł. Ludzie zapomnieli, co to przyzwoitość i moralność. Więc postanowiłem im przypomnieć. Tak, żeby zauważyli. Chyba cię popieprzyło. Nie spodziewałem się, że zrozumiesz. Od początku czułem, że jesteś cynikiem i oportunistą. No, a skoro rozmowa jest przykra dla obydwu stron, przejdźmy do następnego punktu spotkania. Jezus. Ostatni raz walczyłem z Wiedźminem 200 lat temu. Mam nadzieję, że pamiętam, jak to się robi. A ty? Zmierzyłeś się kiedyś z jednym z nas? Pewnie nie. Bo byś nie przeżył. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak zażyć odwary. Czarną krew. Może być leszy.
ptaka. Jestem przerażony. Pogadamy jeszcze oczywiście z wiadomo kim. Przedtem popróżniamy ten cały magazyn, bo to mogą być jakieś fajne rzeczy. Ale przeciwnik był nielichy. Musicie to chyba przyznać. Nie było łatwo. Podejdźmy do znacznika, będzie szybciej. Tutaj będzie szybciej też się dam dostać, ale no straszne. Zatroskany wampir wyższy. Misja naprawdę przerażająca. Dobrze, że nie pojechałem na to Skellige. Taką bym misję stracił. Powinni nam wypadać. A zobaczmy ten miecz, który zdobyłem. To może być jakiś fajny mieczek. Dead coś tam. Nie, gorszy od mojego. Ale ciężko było, co? Trzeba by zmienić tylko tą petardę. Smoczy sen. Dobra, biegnijmy tam. Trzeba pogadać z Jaskrem. Wyżej muszę wbiec tam. Jak? Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Mhm, powiedz mińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Pryszcili. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż dryady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania. Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier.
Na scenie i poza nią. Przepraszam, Geralt. Moje gardło. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia. Ojejku. To było ciężkie. To było naprawdę ciężkie zadanie. Ja czuję się przytłoczony tą całą sytuacją cały czas. No dobra. Po tej misji to już naprawdę jest czas na Skellige. Może tam będzie troszkę fajniej, troszkę lepiej, troszkę spokojniej, bez takich ciężkich sytuacji, bez tortur i przypalania. Dziękuję Wam za oglądanie, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.